na krótki życia ziemskiego dzień. Maj to miesiąc święceń kapłańskich. Przypominam sobie, trudno zapomnieć ten dzień, kiedy w królewskiej katedrze na Bawelu, tam gdzie były koronacje królów, gdzie święcili biskupów i kapłanów, tam w dniu 18 maja, w dzień urodzin kardynała Karola, udzielił mi święceń kapłańskich. Swoje urodziny święty Jan Paweł II. Tego dnia nie zapomnę nigdy na pewno. Tego maja i tego dnia. To jest ten maj, który jest tak bardzo bliski. Cóż więc dziwnego, że chcemy mieć swoją królową tutaj u nas. I dlatego proboszcz tej parafii, ksiądz kanonicz Stanisław, podjął taką myśl, żeby ten obraz, który tu jest czczony od dawna i do którego tutaj modlą się ludzie, odprawiane są tutaj nowenny. Tak często jestem tutaj na tych nowennach, no dość stosunkowo często i znam te modlitwy, to powziął myśl, żeby ukoronować ten wizerunek koronami papieskimi. I ta myśl została jego ukoronowana i ten obraz został ukoronowany. A potem tej Matce Bożej jeszcze dołożył insygnia, żeby już była taką pełną królową, która sprawuje władzę nad duchem i ciałem ludzkim. Matka nasza jest naszą Matką. Była w Wieczerniku, tam gdzie rodził się Kościół. Na nią wstąpił Duch Święty, tak jak wstąpił na apostołów. Ona już znała tego Ducha Świętego. Przecież to na nią wstąpił ten Duch Święty w Nazarecie w czasie zwiastowania, kiedy Gabriel powiedział jej: będziesz Matką Syna Bożego. Wtedy przyjęła go i dała mu ciało, bo Chrystus musiał dokonać największego dzieła zbawienia świata. Jesteśmy chrześcijanami, to znaczy ludźmi Chrystusa. Od Jego imienia nazywamy się chrześcijanami, ludzie Chrystusa. Każdy, kto spotkał się z Chrystusem, musiał spotkać się z nią, bo ona jest tą, która jest blisko Chrystusa.